GDY ZMARŁA MATKA WZYWA POMOC Niezwykła historia Jennifer Grinsbeck Była noc z 6 na 7 marca 2015 roku. 25-letnia Jennifer Grinsbeck i jej 18-miesięczna córka Lily wracały właśnie do domu z wizyty u dziadków. Ich samochodem był czerwony SUV marki Dodge Caliber. Trasa prowadziła z Salem w stanie Utah w USA do Springfield w stanie Illinois. W pewnym momencie z nieustalonych przyczyn Jenny straciła kontrolę nad pojazdem. Samochód uderzył w betonową barierę i wpadł do rzeki Spanish Fork około 50 mil na południe od Salt Lake City. Na miejscu nie pozostały żadne ślady opon ani nic innego, co mogłoby świadczyć o tym, że zdarzył się tutaj jakiś wypadek. Dokładne przyczyny wypadku nie są znane. Nie stwierdzono również awarii samochodu, która mogłaby spowodować wypadek. Późniejsze doniesienia prasowe wskazywały na znalezienie w pojeździe niewielkich ilości marihuany oraz tramadolu. Również w organizmie Jennifer znaleziono pewne ilości środków odurzających. Podejrzewano, że do wypadku mogły się przyczynić uboczne efekty działania leku przeciwbolowego. Bezpośrednią przyczyną śmierci kobiety był silny uraz głowy. Dopiero 14 godzin później, około południa, samochód leżący do góry kołami w rzece zauważyli przebywający nieopodal rybacy. Natychmiast wezwano na miejsce policję. Funkcjonariusze z początku nie zauważyli na miejscu zdarzenia żadnych oznak życia, Podjęli więc decyzję, aby zaczekać z wyciągnięciem samochodu z wody. Gdy jednak zbliżyli się do rzeki, stało się coś dziwnego. Funkcjonariusze usłyszeli bowiem wyraźnie dobiegający z tamtego kierunku głos wołający o pomoc. Tyler Beddows, jeden z funkcjonariuszy uczestniczących w akcji, twierdził później, że wyraźnie usłyszał głos jakiejś kobiety wołający pomocy. Jesteśmy tutaj. Cytat. Dwie nocy zastanawiałem się, co to mogło być. Wiem tylko, że ten głos tam był. Wszyscy to słyszeliśmy, mówił Bedals. Jeden z jego kolegów, który prawdopodobnie również usłyszał wołanie, natychmiast odpowiedział: "Staramy się dotrzeć na miejsce najszybciej jak to tylko możliwe". Według doniesień prasowych, wołanie o pomoc słyszało również wiele innych przebywających wówczas w tym miejscu ludzi. Jeden z policjantów miał nawet zamienić z obym głosem kilka słów. Natychmiast podjęto decyzję o postawieniu pojazdu z powrotem na koła. Na miejsce wezwano również straż pożarną. Wewnątrz tkwiącego w lodowatej wodzie suwa policjanci znaleźli dwie osoby. Matka z całą pewnością już nie żyła. Funkcjonariusze obawiali się również, że to samo spotkało towarzyszące jej dziecko. Okazało się jednak, że mała Lili żyje i to mimo silnego wyziębienia i pozostawania w pozycji do góry nogami przez kilkanaście godzin. Głowa dziecka pozostawała ponad poziomem wody dzięki solidnie przypiętemu dziecięcemu fotelikowi. Mając na uwadze fakt, że biorący udział w akcji policjanci, rośli mężczyźni, musieli później przejść leczenie z hipotermii w miejscowym szpitalu, przeżycie Lili można uznać za cud. Według Bedąsa dziewczynka dawała wyraźne znaki życia, poruszając oczami. Przebyła na miejsce ekipa ratunkowa natychmiast podjęła akcję reanimacyjną. Następnie małą Lilię przewieziono karetką do szpitala. Początkowo podejrzewano, że silne wychłodzenie organizmu oraz przebywanie przez kilkanaście godzin w pozycji do góry nogami mogły spowodować nieodwracalne zmiany w mózgu. Okazało się jednak, że dziewczynka nie doznała większego uszczerbku na zdrowiu i stosunkowo szybko, po kilku miesiącach, wróciła do pełni zdrowia. Pojawiło się pytanie, kto wtedy wołał o pomoc. Jedno jest pewne: nie mogła tego zrobić mała Lili, ponieważ wówczas jeszcze nie umiała mówić, a poza tym trudno byłoby usłyszeć jej wołanie z dużej odległości na dodatek z wnętrza zamkniętego i zatopionego samochodu. Policjanci utrzymują jednak, że wyraźnie słyszeli czyś głos dobiegający od strony rzeki. Czyżby głos wzywający pomocy należał do jej zmarłej matki? Jest to tylko jedna z wielu historii o tym, jak to duch zmarłej osoby interweniował w miejscu jakiegoś tragicznego wydarzenia. Historia Jennifer Grisbeck i jej córki Lily była szeroko komentowana w mediach na całym świecie, w tym, co oczywiste, również tych zajmujących się stricte tematyką paranormalną. Opracował i czytał Ivelios.